Witam serdecznie. Dzisiaj bardzo krótki, szybki, myślę, max 3-minutowy film z domu. W dniu wczorajszym dostałem lot jaśniaków. Jest ich 47. Jeden z oglądających moje filmy kasował jasne. Zadzwonił, powiedział, że ma dla mnie prezencik, żebym podjechał. Także bardzo mu dziękuję. Jest ich 47. Stare pary plus kilka młodych. Są wyszwance, wyloty i siwe ogony. Ładnie oprawione. A co z nimi będzie? Na razie to nie mam pomysłu. Na pewno będą na razie siedziały tutaj. Tak jak powiedziałem, tam nie przynoszę. A były tam w tym locie dwie typlerki. Czerwona i czarna, to zaniosłem. Tam puściłem z ręki. Także naprawdę przyjemne te gołębie i ładnie oprawione. No, muszą spierzyć, ale... No i tak nie wiem, czy tak będzie, ale wymyśliłem, że na tą małą budę, znaczy na tą dużą, ale tą mniejszą połówkę na wiosnę, tam patrzyłem u siebie, też jest ze 30 jasnych, wale je razem i zobaczymy, może trochę się uchowa młodych. Ganiane i tak już od wiosny nie będzie. Spróbujemy coś może swoich młodych uciągnąć. Nie wiem, no taki mam pomysł, a co z nimi zrobię, u mnie pomysłów, jak wiecie, dużo. Na pewno nie będą tam zaniesione do, nie wiem, połowy lutego, o tak. No tak wymyśliłem, tak będzie. Jeszcze raz dziękuję za takie ptaszki. No podobają mi się, naprawdę, jak to wszystko spierzy. Będzie super. Są i z fartuszkami, są bez fartuszków. Aż szkoda tam w ten błędzie, no, ale... Dlatego, otóż z młodych jest kilka. Naprawdę, to też białoweneczki, jakieś wyleciaki. Także myślę, że tam będą po prostu rozpuszczane. No i spróbujemy coś uciągnąć młodych. To tak, tyle. Jutro oczywiście będzie jakiś filmik zganiany. A dzisiaj już jeszcze do pracy, także... Pozdrawiam wszystkich. No i oczywiście jeszcze raz tego, od którego dostałem prezent. Tego nie wiem. Dobrze powiedziałem. Jest to naprawdę 47 ładnych gołębi. Chciałbym same takie ganiać, no ale do tego to nie dojdzie. Pozdrawiam wszystkich. Na razie. Trzymajcie się. Cześć.